Nasz gość za chwilę, Sławomir Nitras, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Ukłony. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. No tam za 2-3 osoby są, ale to myślę, że nawet tyle warto dopieścić. No wy jako opozycja to nie macie łatwego. Wie pan, mogę, widzi pan tego pana w pomarańczowej kurtce? Gdzie? Na balkonie. A tu, no. Jest strasznie nieszczęśliwy człowiek, jak na niego patrzę. Strasznie, bo jak kiedy ja gdziekolwiek idę, to on zawsze w tej kurtce stoi i pali papierosy. Latem też? Nie no, ale od kilku tygodni. I to trzeba być nieszczęśliwym człowiekiem, że tak stać na balkonie od rana do wieczora i... A był pan palaczem kiedyś? Byłem, no właśnie dlatego rozumiem, co to znaczy. Ja bym mu jako człowiek. Platforma wysłał jakieś coś, nie wiem, pozdrowienia albo cokolwiek. To może być, jakby nie było dzisiaj wyborca do wyborcy. Po ludzku mu współczuję. Wyborca do wyborcy i zrobi się większość, no. Jak pan ocenia ostatnie 2 cudowne lata Prawa i Sprawiedliwości w Polsce? Wie pan, no ja widziałem wczoraj taki hashtag, jak to się teraz ładnie mówi, a oni dobre mówią... 2 lata. 2L, przepraszam. Tak, ja bym tak dodał drugą część tego, bo dobre 2 lata dla PiS, a drogie 2 lata dla nas wszystkich reszty Polaków. Kiedyś, no jeszcze nie. Drogie, wie pan, no jeżeli pan popatrzy na to, jak wyglądają w Polsce ceny i gdyby pan je... No ale no masło i jajka to nie wszystko. Nie, wie pan, ja akurat nie jem masła, lubię jajka. Ale to nie tylko kwestia jajek i masła. A niech pan popatrzy na prąd. No tak. A niech pan popatrzy na wodę. No ale jak mamy... A niech pan popatrzy na śmieci. Jeżeli nie ma węgla, żeby palić nim w polskich elektrowniach, żeby był prąd i trzeba go kupować, no to prąd musi być drogi. Drogie dwa lata. I żeby było jasne, ja nie uprawiam teraz polityki, tylko mówię to jako człowiek, który płaci te rachunki również. Ze skromnej pensji, w ciągu ostatnich miesięcy wyjątkowo skromnej, bo ciągle gdzieś tam obniżanej. Ale za co? Za karę, czy...? No, to już inny temat. Ale nie, no to kto panu obniża pensję? To no, my jako obywatele się zrzucimy. Ale dlaczego to pan nie wie? Że opozycja ma mniejszą pensję? Nie, no mi ciągle marszałek Kuchciński zabiera pieniądze. A, no ale też panu należy, bo pan... No nie należy. Ale o innym mówimy. Ale mówimy o cenach. Naprawdę, znaczy to jest coś niewiarygodnego. Znaczy, ceny, które na przykład ja pamiętam energię elektryczną 300 zł płaciłem, a teraz płacę 480. Ale to jest wolny rynek. Właśnie nie ma wolnego rynku. Rynek prądu został uwolniony, pan sobie może zmienić gniazdko, gdzie pan chce. Nic nie mogę zmienić, bo to nie są te ceny nie rosną dlatego, że ceny gazu na świecie rosną, czy ceny energii elektrycznej rosną, tylko że rząd nakłada dodatkowe opłaty przesyłowe, podatki właśnie na węgiel, będziemy unowocześniać węgiel, będziemy inwestować w węgiel wbrew całemu światu. I to wszystko się odkłada później też na naszych cenach. Trump też. Też wbrew całemu światu. Znaczy to się wszystko odbija na naszych cenach. Znaczy, no ale jaki ma wpływ PiS na cenę jajka i masła? No nie, ale ja nie mówię o cenie masła i jajek, tylko mówię o cenie energii elektrycznej, cenie gazu, cenie wody. A na te wszystkie ceny wpływ przede wszystkim ma PiS. Znaczy, bo tutaj nic rynkowo nie wzrosło, tylko tu wszystko zostało urzędowo przez PiS podniesione. I dlatego ja mówię drogie 2 lata, bo naprawdę ja myślę, że ktoś się pokusi, bo to nie chodzi o to, żeby to polityk robił, ale ktoś się pokusi o zrobienie takiego koszyka, ile co kosztuje i ile co kosztowało 2 lata pięknie temu. Pięknie by to wychodziło więc, kiedyś Kaczyńskiemu na konferencji prasowej, kiedy stawiał koszyk albo kanister na przykład i mówił ile no jest właśnie, podatku 5 zł za platformę. 5 zł za chwilę za benzynę. Zróbcie to. Kto to ma robić? No dziennikarze mają za was to robić? My zrobimy. No a co ja robię w tej chwili? O czym panu mówię? No ale drogie to niech pan przyjdzie tu z koszykiem coś zrobi. Dzisiaj to musi widowiskowe. Przed świętami, jak mi pan zaprosił, przyjdzie pan z koszykiem. Natomiast... Dominik, zapiszmy, Nitras się wciska przed świętami. Natomiast pan mnie pyta, ja odpowiadam. Drogie 2 lata. A poza tym? A co poza tym? No to przytłacza wszystko. Drogie 2 lata. Polityka obronna, polityka zagraniczna. Ale staliśmy tak. Z kolan. My mamy mnóstwo partnerów. Uchodźcy się nas boją. No. A ja powiem panu, tak, to jest moja taka refleksja z rana. Moim zdaniem Polaków ten Macierewicz w ogóle nie interesuje. Ludzie patrzą na to wszystko jak na jakiś teatr. I jedni mówią Macierewicz dobry, drudzy Macierewicz zły. Opozycja bardzo długo wierzyła w to, czy wierzy w to wielu, że mówiąc Macierewicz taki, przekona Polaków. No przecież wszyscy widzą, jaki jest Macierewicz, jakoś nikogo to nie... Ale jaki? To jest szarmancki, uśmiechnięty człowiek. Wie pan, ja w nim tego nie widzę. Ja widzę człowieka obłąkanego, ale Polacy tego nie widzą. Natomiast Polacy moim zdaniem widzą tę drożyznę. Nie wiedzą jeszcze skąd się to bierze, ale za chwilę sobie te pytania zadadzą, szczególnie przed świętami. Dlaczego to wszystko kosztuje tak dużo? No i macie moment, żeby zaistnieć. No. No to złapcie go. No właśnie to robię. Dobra. I to już teraz w tą stronę będzie... Ja nie wiem, czy w tę stronę, bo ja jestem spin doktorem Platformy Obywatelskiej. No a właśnie, może źle. Ale to jeżeli ja panu macie... piętro wiejska, musi pan tam pogadać. I zapukam do kogo? Do Schetyny? Do pana Grzegorza Schetyny, jednak. Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Czyli Schetyna przespał wczorajszą okazję, żeby podsumować to, co zrobił PiS? Nie, a ja nie mam takiego... A dzisiaj to zrobicie jakoś? Wie pan, ja tego nie wiem. To musi pan pytać na 5. piętrze na wiejskiej, ale myślę, że tak. Ja się spodziewam dzisiaj wystąpienia samego Grzegorza Schetyny.
Argentyny w i pokazanie, w tej myślę, jak że dobrze, dwa ostatnie myślę, lata że dobrze was. By było mówić właśnie o tych cenach przede wszystkim, o drożyźnie, bo my na to zwracamy uwagę w wewnętrznych rozmowach. Wydaje mi się, że powinniśmy też mówić o tym publicznie, bo do tego to się de facto sprowadza, bo to wszystko, co oni robią, te wszystkie ich występy, nawet te samochody, które rozbijają na masową skalę. A i tam masowa skala. No, wie pan, te samoloty, które sobie kupują za miliardy, no niech to kupią, wszystko niech nie na spadają, końcu no. trzeba zapłacić. Nie, oczywiście, ja nie jestem na tym, żeby samoloty spadały, ale to wszystko na końcu trzeba za to zapłacić. Oczywiście, można powiedzieć, zapłacą tak jak w przypadku emerytur, które podnoszą składki najlepiej zarabiających, nie patrząc, że za 10, 15, 20 lat trzeba zapłacić. Ja myślę, że większą... Za wszystko trzeba będzie zapłacić. Za wszystko trzeba będzie zapłacić. Gdzieś to na wszystko nas na końcu złapie. I już łapie, dlatego że te wszystkie podwyżki właśnie energii, właśnie gazu, to jest między innymi z tym związane. To jest szukanie pieniędzy w sposób już dzisiaj przeraźliwy, bo kiedy my patrzymy, jak oni podnoszą, przecież my wiedzieliśmy dokładnie, że można podnieść składki lepiej zarabiającym ZUS-owskie. Przecież myśmy to dokładnie wiedzieli, tylko wiedzieliśmy, że za 5-10 lat, bo ci ludzie zaczną przechodzić na emeryturę, trzeba będzie im to oddać. I trzeba będzie im to oddać w sposób rynkowy. Ale to znaczy, i widzi pan. Ale oni się tym w ogóle nie, i dochodzimy do takiej sytuacji, w której sam pan przyznaje, że jeżeli wiedzieliście, bo to policzyliście, wystarczyło powiedzieć tym ludziom, słuchajcie, za chwilę przyjdą tutaj ludzie, którzy wam dadzą, ale nie będą w stanie zapłacić tych rachunków. My też wiemy, że moglibyśmy to zrobić, ale pan, rachunek będzie tak duży... Pan nie straszy PiS-em, pamięta pan to? Ale nie straszcie no pisem. No i słusznie. Nie straszcie pisem. Ja pamiętam taki spot, który przygotowaliśmy. Są dwa dobre lata. Pamiętam taki spot, który przygotowaliśmy, jak ktoś młotkiem taki zegar, misternie budowany zegar rozwala. Tak. No to jest dokładnie to. Ale wtedy było nie straszcie pisem. Ludzie tak naprawdę chcieli sobie odmrozić ręce, nogi, no to sobie odmrożą. I nie ma na to moim zdaniem, znaczy żyjemy w demokratycznym państwie. Ludzie wybrali i będzie to, co wybrali. Jak długo? Skoro to są dwa dobre lata. Ja mam nadzieję... Nie, to nie są... To, no, są, to są dwa drogie lata. Ten hashtag zobaczymy, czy tak Polacy, we mnie siedzi. Zobaczymy, czy Polacy kupią ten narrację, że to są dwa dobre lata. Bo ja tak naprawdę... Oczywiście możemy mówić 500+, tylko ja jako rodzic... Ja też się cieszę że, jako rodzic, że mam 500+. Co Kuchciński zabierze, to Rafalska doda. No, więcej zabierze, ale... Nie o to chodzi. Chodzi o to, że wie pan, czy ja bym dobrym ojcem, gdybym moim dzieciom kupił wszystko, o czym marzą, dał najlepsze szkoły, najlepsze ubrania, wakacje najlepsze, a jak mają 18 lat, powiedział, dobrze, gdzieś, ja tu jest pan po 180 tysięcy rachunku, dla was spłaćcie sobie to plus odsetki w banku. To jest dokładnie taka polityka, to nas złapie. A to, że złapie nasze dzieci w większym stopniu niż nas, to może pana Kuchcińskiego i pana Kaczyńskiego to cieszy. Ale mnie to bardziej martwi, bo ja wolałbym moje dzieci puścić w życie bez obciążeń, a nie z obciążeniem. Tak to trzeba mówić. No to tak to jest, mówię. Nie, no pan to tak mówi. Tak, tylko zastanawiam się, myślę o całej opozycji, w której już nawet nie wiem, czy jest nadzieja, czy nie, ale jest ta opozycja. Jest nadzieja, niech pan... Jest, wie pan, ja jestem... Dzisiaj otwieram ci Newsweek, widzę, że z Petru ze Schetyną się nie mogą zejść, bo się kłócą o to, kto... Nie, iść w prawo, ja ich widziałem razem, widzi pan. Widziałem ich razem kilka razy nawet. Co prawda oni ale tak gadali, trochę tak jeden udawał, że nie idzie do drugiego i w ostatniej chwili wskakiwał, a potem na odwrót, bo nie chcą, żeby ktoś widział. On nie chce Ryszard Petru widzieć, żeby dziennikarz widzieć, że on wchodzi do Grzegorza Schetyny. Ale czego się rozmawiają. No o czym? Ja nie wiem, wie pan, niech pan pyta ich, ale ja uważam, że są dużo lepsze relacje między Nowoczesną a Platformą niż były. Mimo tego, że tam ktoś coś powie. Jest dobrze, naprawdę. Ja jestem ostatnio o tym prezydent Poznania tutaj, zresztą widzowie byli jego fanami po rozmowie. Ja jestem jego fanem bez rozmowy. Nie widziałem go, a i tak jestem jego fanem. Ale jest właśnie, patrząc po tym, jak on mówi, jak on się zachowuje i tak dalej, gdzie oni są w ogóle? Znaczy, jakbyście mieli więcej takich ludzi, którzy mają tego typu podejście do świata... Ale to jest za to szansa, wie pan? Bo ja myślę, bo to jest bardzo dobry przykład. Ja zawsze gratuluję Rafałowi Grupińskiemu, który wymyślił Jaśkowiaka. Czy może nie wymyślił go, nie stworzył go, ale wymyślił, żeby na niego postawić, żeby na takiego trochę naturszczyka, człowieka spoza partii, postawić go w wyborach. No i to był wielki sukces, strzał w dziesiątkę, świetna twarz dla opozycji. Dziś idą wybory samorządowe. Dokładnie to jest szansa na to. I tutaj chwała Schetynie między innymi. Mam nadzieję, że również chwała Petru i innym liderom opozycji, że pokażemy właśnie inne trochę twarze. Trzaskowski w Warszawie to jest dokładnie inne, jak widziałem go u pana w programie. Aż, wie on, tu nie chodzi o to, że jest mój kumpel bliski, no bo jest, ale nie dlatego jest kumpel, bo się tam gdzieś od podstawówki prowadzamy, bo się nie znaliśmy tak długo, tylko trafiliśmy gdzieś na siebie w polityce i myślimy podobnie, widzimy świat podobnie, co podobne rzeczy nas bawią. Jego jest przyjemnie słuchać, bo on jest po prostu naturalny. Znaczy, mówi językiem taką nienowomową. No nie jest... Jest szansa nie jest ludzi. Grzegorzem Schetyną. Z całym szacunkiem do doświadczenia Schetyny. Tutaj też trochę szacunku dla Schetyny, bo oczywiście. On też ma swoją rolę. Pan zaczął ale, mówić, że trzeba iść na piątą. Ale takich
Trzaskowskich na mniejszą czy większą skalę w Polsce jest dużo. Szukajmy takich ludzi. Dajmy im szansę w wyborach samorządowych, no i nie dajmy, starajmy się, żeby PiS nie zmanipulował tej ordynacji. Ale tak samo młodym wtedy wybierzemy samych Brudzińskich. Tak samo młodym pokoleniem jest Patryk Jaki. Dlaczego nie dawać szansy Jakim? Wie pan co, to ja panu powiem dlaczego. Dlatego, że Trzaskowski spędził 30 lat swojego życia na tym, żeby się gruntownie wykształcić i się z tym nie obnosi. A Patryk Jaki przebimbał kilkanaście lat, a może nawet 20 parę lat swojego życia, nic się nie nauczył i jest z tego dumny. I to jest ta zasadnicza różnica między nimi. I to wpadamy w taką pułapkę. Ja wiem, że pan powie arogancji i tak dalej. Nie. Tylko, że jest wielu, którzy mówią, słuchajcie, i wy sami to mówiliście po przegranych wyborach, że jest ogromna część polskiego społeczeństwa, nawet większość, która słucha Disco Polo, która siedzi na trzepaku, która ma gdzieś w ogóle całe takie warszawskie układanki i wy nie potraficie znaleźć języka do nich. Patryk Jaki go znajduje. Tak, znalazł. A wie pan, to kokietowanie... wie pan, świat jednak jest musi być światem pewnych wartości. Ja nie jestem człowiekiem, nie wiem, z jakiejś warszawskiej, inteligenckiej rodziny. Ja jestem prostym chłopakiem, jak Jaki z Blokowiska. Z małego miasteczka z Blokowiska. Tak się wychowałem i nie wstydzę się tego. Ale to też mnie nie definiuje. Znaczy, to nie jest tak, że ja będę się tym obnosił tak jak Jaki. Świat potrzebuje pewnych wartości, pewnych wzorców. Ludzie potrzebują... To, wie pan, nawet w komunie to było. Znaczy, lekarz to był ktoś, kogo się szanuje. Nauczyciel to był ktoś, kto się szanuje. Nawet ksiądz to był ktoś, do kogo się ma pewien szacunek. Mieliśmy szacunek dla wiedzy, mieliśmy szacunek dla doświadczenia, mieliśmy szacunek dla wieku. Dzisiaj PiS proponuje nam taki świat i mamy na tym marszu, gdzie oni 2-3 lata temu, 5 lat temu mówili, jaka piękna, wspaniała młodzież. Jacy to wszystko jest świetne. Tylko problem polega na tym, że ci młodzi ludzie, ja nie potępiam tych młodych ludzi, ale oni również potrzebują jakichś wzorców. Jeśli im wytłumaczymy, czy im wmówimy, że stanie w dresie przed blokiem, to jest świetne i to jest w ogóle kwintesencja życia, no to oni w to uwierzą i właśnie w to uwierzyli. I postawimy wtedy taki świat bez wartości, a wartości to nie tylko Pan Bóg, do którego się modlimy, to jest również pewna konstrukcja człowieka tego na ziemi, który ma szacunek dla pewnego dorobku, że się ktoś coś nauczył, że ktoś coś umie, że ktoś szanuje drugiego człowieka. Jeśli postawimy takiego człowieka niewykształconego, człowieka bez wartości, człowieka nieukształtowanego, człowieka wyrwanego z pewnego takiego systemu, w którym stanowi pewien element, który nazywamy społeczeństwem, postawimy go na środku placu i powiemy, proszę, oto nasz bohater, to wtedy ten bohater weźmie kija i przetrąci nam kark. I to właśnie się w tej chwili dzieje. A ja chciałbym, żeby nasze dzieci, bo to, ja mam 44 lata i mimo, że czuję się młody, to ja już myślę o tym, co zostawię swoim dzieciom. Ja chciałbym, żeby nasze dzieci żyły w świecie... Moje dzieci mają, starsza córka ma 15 lat i ja widzę, jak ona się zmienia. To jest zresztą fascynujące, ale to też jest wielka odpowiedzialność. Ja chciałbym, żebyśmy tym ludziom, młodym, tym, którzy przyjdą po nas, zostawili świat trochę uporządkowany, żeby był dla nich pewnym drogowskazem, bo oni się też mogą pogubić w tym świecie. Tylko a dzisiaj, wie pan, co jest największym deficytem? Przepraszam, bo wiem, że zagaduję, ale to muszę powiedzieć. My w latach 90. Początku tego wieku, my gdzieś to wszystko zagubiliśmy. Znaczy, nauczyliśmy, taka ekonomizacja życia spowodowała, że gdzieś zgubiliśmy ten świat wartości i dzisiaj zbieramy tego cenę. Książka nieważna, kultura nieważna, nauka nieważna. Ważna, ważne nie jest, kto sobie kupi nowe dżinsy, albo kto sobie kupi lepszy samochód. To świat definiuje. To definiuje zmieni. Tylko świat. Myślę o tych chłopakach, o których można pan mówi, z trzepaka, bo ich czasem nie stać na to, żeby być w lepszej szkole, ich czasem nie stać na to, żeby kupić sobie książkę, ich jedynie stać na tanie piwo i kij bejsbolowy, czasami, no. I mają też poczucie pewnej wartości w grupie. Dokładnie. Ja to dokładnie rozumiem. To są ci słabsi, którymi PiS się zaopiekował proszę zwrócić lepiej uwagę, niż wy, po prostu. Proszę zwrócić uwagę, ja nie wiem, czy się nimi zaopiekował, ale stworzył pozorną opiekę. Ja nie mówię nic przeciwko tym ludziom. Ja naprawdę mam dla nich wielki szacunek, bo wiem, moi koledzy, z którymi gdzieś tam się wychowywałem, mogą się czuć podobnie. To jest wielki problem, to jest wyrzut sumienia. Problem polega na tym, że tym ludziom trzeba coś zaproponować, a nie stawiać ich na firmamencie i powiedzieć, tak, to jest nowy człowiek, to jest... I nasza wina ogromna, że nie mieliśmy dla nich propozycji. Zresztą to nie jest, wie pan, i Brytyjczycy, i Niemcy też mają problem z blokowiskami, jak kultura z tego powstaje. Cały Manchester, dokładnie. Przecież to jest wielka kultura, popkultura, nie tylko popkultura, w której też pewnie jesteśmy zakochani. Nie wiem, czy pan lubi Joy Division, ja uwielbiam. I to nie jest... Jak powiedział Joy Division, myślałem sobie, czy pan lubił Joy. A nie. Już, ja nie mam takich doświadczeń jak Trzaskowski. Ale przyznał się to dobrze. Dobrze, ale ja nie mam takich doświadczeń, ale nie o tym chcę powiedzieć. My tym ludziom musimy coś zaproponować, a nie mówić, że oni są świetni. Nasza wina polega na tym. Wina nie moja, no bo przecież ja nie jestem Balcerowiczem. Co im zaproponować? Sekundę, ale wina PiS-u jest znacznie większa, bo oni powiedzieli, to jest świetny świat.
wasz świat jest światem wspaniałym, a tak nie jest, bo to jest ułuda i nic w ten sposób nie zbudujemy. Trzeba wciągać tych ludzi w programy społeczne. Myśmy przebimbali, też mówię my, chociaż ja tego nie robiłem. Ale my platforma. Proszę pana, tak? Pieniądze... Wy platforma. Między innymi, ale i samorządy, dlatego że, wie pan, pieniądze, które Unia Europejska dała nam na coś takiego jak kapitał społeczny, były gigantyczne. Urzędy pracy, szkolenia robiliśmy, różne, przewaliliśmy ogromne pieniądze. Co się z tym stało? Nie wiem. Kto się na tym dorobił? Nie wiem. Ale wiem jedno. Nie wykorzystaliśmy tych pieniędzy, bo w latach 90. i 10-15 lat temu nikt nie rozumiał, co to znaczy kapitał społeczny. W ogóle jakby ludzie, decydenci nie rozumieli, w co inwestować, żeby ci ludzi, żeby w głowach nam się zmieniało wraz z zamożnością. Dzisiaj widać wyraźny deficyt. To na takim ciepłym siedzeniu się. Nie wiem, no ale co? Wiesz, pali mnie. Ale gdzie to pali? No wyłączone wszystko jest, Boże. I ten kapitał społeczny trzeba inwestować. Trzeba budować świetlice najprostsze, trzeba tym ludziom organizować zajęcia, jak panie Zielony, bo nie, no, jest korek? Nie wiem, pierwszy jestem. W ogóle nie ma. Proszę zobaczyć. Bo pan stoi na światło i mówi z tyłu korek, a pan nikt nie wiem, bo pierwszy jestem. Nikt nie dowcip był, pan widział. No to... Ale się pan fajnie trzeba nakręca. Kapitał społeczny, znaczy trzeba inwestować. To ogromne dzisiaj... zadanie dla fachowców. Ale to było zadanie, te pieniądze już były. Dzisiaj Unia Europejska daje na coś zupełnie innego pieniądze. Nie, te trzepaki oczywiście są umowne, bo to są bardziej skomplikowane mechanizmy. Są te pieniądze, my jesteśmy już dzisiaj krajem na tyle zamożnym, że nas na to stać i nie ma innej drogi. To nie są ludzie z kosmosu, to nie są ludzie, których można potępić, to nie są ludzie, których można przekreślić, to są ludzie, którym trzeba dać szansę, trzeba z nimi pracować. I trzeba im pokazać, że pewne... Oni potrzebują więzi, potrzebują współpracy. Jaki mówi ich językiem? Słuchajcie, w tej Warszawie nakradli. Ja jaki zrobię to wreszcie porządnie. No właśnie. Yeah. No więc oni mówią... Ja słucham tego Jakiego i tego pana Karczewskiego, jeden mądrzejszy, i to jest bez cudzysłów, jeden mądrzejszy od drugiego, bo niewątpliwie pan Karczewski jest mądrzejszy. I niech pan zwróci uwagę, że żaden z nich, oni ciągle mówią, dwóch kandydatów mają co najmniej, może nawet trzech, bo jeszcze pan Gryglas się pojawił, mówią o Warszawie, ale ja nie słyszałem żadnego pomysłu warszawskiego. Pan mówił dzisiaj rano o smogu. Czy oni się w jakiejkolwiek sprawie wypowiedzieli? Nie, oni się wypowiadają tylko w tej jednej sprawie. I tylko komisje. Ja to pamiętam, jak Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy i wtedy się mówiło, że taki Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin się może rozwijać, a Warszawa nie, bo tu wszystko pomieszane, tu są w ogóle jakieś dekrety bierutowskie, własność niewyjaśniona, tu no się nic nie da zrobić. Się, że jest. A się okazało, że się da zrobić. Przyszła Grankiewicz-Waltz, się dało zrobić wiele rzeczy. Ale co? No, Warszawa się zmieniła. A nie, no Warszawa się zmieniła. A nie dało się. I tak samo będzie. Nie, będą komisje, jak będzie jaki, będą wyjaśniać, będą sprawdzać, będą wsadzać do więzienia, a Warszawa będzie stała. Ale nie należy się posprzątać po tym syfie, który się pojawił, przepraszam tak, tylko trzeba pamiętać też, że trzeba, Warszawa się musi rozwijać. A Warszawa się kiedyś nie rozwijała właśnie dlatego, że mówiono, że się nie da, bo wszyscy tylko sprawdzali, kontrolowali. Okay, ale sam pan widzi, ona się rozwinęła, tylko przy okazji rozwinął się taki szary rynek ludzi, którzy się nakradli i zniknęli, że to też jest obowiązek szefowej miasta, żeby przypilnować. Nie wiem, to jest przede wszystkim obowiązek prokuratury, ale ja jej w tej sprawie nie usprawiedliwiam. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Trzeba robić dwie rzeczy. Trzeba rozliczać i łapać, ale nie wolno powstrzymywać rozwoju Warszawy. A kiedy ja słyszę komisje, wyjaśnianie, sprawdzanie, analizy i jakiego, to ja wiem, że to Warszawa stanie. Bo ja znam mentalność urzędniczą. Znaczy nikt nie podejmie żadnej decyzji. Już dzisiaj tak jest, że wszyscy pewnie stają sparaliżowani i nic pan w Warszawie nie załatwi. Do wyborów już nic. Będą wsadzać, to ja wolę nic nie robić. Święta podstawowa pierwsza zasada urzędnika. Nic nie podpisuj. Wracając do 11.11, bo wspomnieliśmy sobie... Krakowski wygląda. Ja pamiętam, jak kiedyś Elżbieta przyjeżdżała, królowa brytyjska. Zaraz ja tu się pan tutaj tak wytrzęsie się na tych dziurach. Ostatnie że... zdanie. Jak ja przyszedłem na Krakowskie, ja zobaczyłem, jak przed Pałacem Prezydenckim wygląda wjazd, takie dziury asfaltowe po pół metra głębokości. Mówię, Boże mój drogi, tu królowa angielska przyjedzie. Za pół godziny. Proszę, pierwsza dziura. To jest jakaś katastrofa. Dziury, nierówności. Czym tu się zachwycać? Mi się podoba. Znaczy, ja pamiętam. Ja nie wiem, pan jest. Bo skąd pan pochodzi? Pan, z Dolnego Śląska. Trzepaka Bielowskiego. Pan jest słoik, to pan nie pamięta jak Warszawa. Ja też jestem słoikiem, ale ja pamiętam. Pamiętam, 99 rok to jest zupełnie co innego. Ja pamiętam, to jak prawda. To wyglądało. Natomiast będzie bardzo trudno oczyścić Hanny Grokewicz-Waltz z ostatnich miesięcy jej. Ale ja myślę, że ona już dzisiaj powoli przechodzi do nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale do historii jako polityk. I odchodzi. Historia ją oceni. Dajmy sobie chwilę, rok, dwa, trzy, pięć, jak wyjaśnione zostaną kwestie prywatyzacji, jej roli, czy to były zaniechania, co mogła, czego nie mogła. Ktoś ją kiedyś oceni. I ja powiem panu szczerze, życzyłbym Jakiemu, żeby on do historii przyszedł tak, jak przejdzie Grankiewicz-Waltz. Bo wydaje mi się, że ona jednak przejdzie do historii
lepiej niż on, w stanie lepiej zapamiętać. Z Warszawy, o której mówimy, poszły w świat zdjęcia pokazujące płonące race w sercu miasta. Wszystkie dzisiejsze gazety i każdy zachodni analityk patrzy na to i mówi, dzisiaj nawet pojawiło się takie porównanie tego, co się zdarzyło w Warszawie a propos nazistowskich haseł, do tego, co ostatnio wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, kiedy facet rozjeżdżał samochodem ludzi. Nie ma pan takiego poczucia, że okej, ale gdzie? No ale jak ma autobus, to jak przejdzie? No nie wiem, no się zatrzymał. No dobra. Przepraszam. Natomiast porównywane jest to do tego, co się wydarzyło w Stanach, do takich rasistowskich zachowań. No to jeszcze im tylko pistolety rozdać. Podwyżki to jest jedno, ale jak wydaje mi się, że... chce im pistolety wszystkim rozdać. Jeszcze im rozdać pistolety. To wtedy będziemy mieli, Największym problemem, wydawało mi się, że opozycja będzie na to zwracała uwagę, jest zepsucie naszej twarzy na Zachodzie. Nie, proszę pana. Że to jest, ja tego nie bagatelizuję i to jest wielki problem. Największy problem to jest wprowadzenie tego do naszej przestrzeni publicznej, że my się z tym zmagamy. Do tego, że agresja, że politycy i to ważni klaszczą i mówią, jaka wspaniała młodzież, jakie wspaniałe zachowanie. Race w ogóle są zabronione. Gdybym tutaj pan stanął z racą i odpalił racę... Nie, bym pomyślał sobie, sprawdził kalendarz. 11. Policjant, 1 sierpnia. To policjant powinien panu dać mandat, bo race są zabronione. To są jakieś... Ale Coulson ma mi dać mandat, jak Coulson ma siadać. No. Tak, ale... To jest największy problem, że my sobie sami krzywdy, nie jak nas widzą, to jest ważne jak nas widzą, tylko problem polega na tym, co my sobie sami robimy, że my tacy jesteśmy, że właśnie afirmujemy takie zachowania, że pokazujemy, że to jest coś wspaniałego, że ludzie odpalający race, wie pan, powstańcy warszawscy naprawdę życzyliby sobie, żeby ich na Marszałkowskiej czcić racami i hasłami o śmierć wrogom ojczyzny, no, przecież oni walczyli po to, żebyśmy żyli w spokoju, a nie żebyśmy walczyli całe... Pana całe szef, życie. To jest szef, największy problem. Pana były szef, Donald Tusk, napisał wczoraj, jadę w świat, pytają mnie o to, co tutaj się dzieje i dlaczego jesteśmy nagle tacy ksenofobiczni i nazistowscy w narracji. Tak. Podwyżki są i znikną być może, natomiast... No nie znikną, ja pan no okay. Nic nie jest tak trwałe, przyjdzie platforma i znikną. Podwyżki. No. Ale żeby to było takie proste. Ale nie naprawicie tego, co się dzisiaj dzieje w świecie, no. To ja myślę, że nam łatwiej naprawić. Ja się boję i tu. Ja rozumiem, o czym pan mówi, ale ja myślę, że łatwo naprawić. Jeżeli sobie wyobrażam, że przyjdzie, nie wiem, polski polityk, lider, tak jak kiedyś był Tusk, nowy, który pokaże inną twarz Polski, to ludzie w to uwierzą, bo inni mają też swoje problemy. I taką brunatną czy inną twarz, inne narody też niestety czasami pokazują. Ja boję się tego, co się staje nie w nas, czy takie zachowania, bo to się kształtują pokolenia w ten sposób, w pewne relacje między nami, bo to jest znaczy trudniej odtworzyć. Czy my uważamy, że ja na 11 listopada w Szczecinie, kiedy składałem kwiaty, widziałem, że normalny człowiek nie przychodzi na te uroczystości, niestety. Znaczy, a co to znaczy normalny człowiek? No, znaczy taki nie ma takiego poczucia, żeby mój sąsiad z domu brał żonę, dziecko i szedł za rękę świętować 11 listopada i powiedzieć, cieszyć się. Niestety, moim zdaniem, to jest margines. Przychodzą ludzie, którzy, ja na przykład powiem panu, u ciebie córka była lekko przeziębiona teraz wirusy, bo chciałem ją zabrać ze sobą. A mówię, dobra, niech pośpi, nie będę jej budził, jest sobota, zmęczona po całym tygodniu. I mówię, nie biorę. I całe szczęście, że jej nie wziąłem, bo tam przychodzą ludzie z jakimiś drzewcami, krzyczą, Nitras, ty łajzo, ty złodzieju, przepraszam, ty szpiegu, ty agencie, do Niemiec z... Tak, wie, no, co to jest za święto? No co to jest za święto? Znaczy, nikt normalny tak nie świętuje. Ale proszę zobaczyć, Duda zaproponował przyjazd Tuskowi, przyjechał. Komorowski próbował to święto organizować inaczej. Może gdybyście wcześniej zdelegalizowali tych chłopców, albo doszedłby do nich wreszcie ten Sienkiewicz i zapanował nad nimi, to dzisiaj nie byłoby tego problemu. No. Tylko widzi pan, Tusk, ja pamiętam jak Tusk próbował z pewnymi takimi zachowaniami społecznymi walczyć. To znaczy on nawet potrafił wyjść do kibiców tam kilkudziesięciu. Którzy go tam protestowali, przeciwko niemu wyzywali. Nie było za... Ja pamiętam początek Sejmu dwa lata temu, czy rok temu, kiedy oni się chwalili, mówili o panu Winnickim w Sejmie, albo panu Kaczyńskim. Mówi tak, no widzicie, Sejmu, no. My, teraz jest spokój, za was były prowokacje, a teraz jest spokój. To nie były żadne prowokacje, tylko to była próba. Policja, MSW próbowali coś z tym zrobić. Znaczy przeciwstawić się tej agresji. To jakby... A oni znaleźli wsparcie ze strony PiS-u i PiS pokazał im pewną bezkarność. My próbowaliśmy przynajmniej coś z tym zrobić. Nie zgadzaliśmy się na takie zachowania. Ale jednym Tuskiem niczego nie zrobiliście. No nie, no to był jeden Tusk wychodzący do nich rozmawiający. To była jednak polityka państwa. No, my jednak próbowaliśmy te marsze gdzieś okiełznać. I próbowaliśmy, nie udało nam się, bo dlatego jest potrzebna pewna zgoda społeczna. No jeżeli jedna partia polityczna 30-paroprocentowa będzie to wykorzystywać, to ci ludzie będą czuli się bezkarni, a na pewno będą się czuli silni. Musi być zgoda społeczna wokół tego. Ale wokół czego? Wie pan, ja mam nadzieję, że dzisiaj, kiedy
spotkało to, co też jest charakterystyczne, ludzie to mówią, kiedy ten pan Rybak zaczął mówić, co mówić, nie będę tego cytował, o pani prezydentowej. Ja mogę się z panem prezydentem Dudą zgadzać lub nie zgadzać, ale ja oceniam jego zachowania, jego postawę, jego politykę, a nie odbieram godności jemu jako człowiekowi, a już tym bardziej jego żonie. Ale żaden minister, ani minister sprawiedliwości, ani minister spraw wewnętrznych nie zareagował, ale ten Kaczyński facet może nie zareagował, to mówić, bo jest, gdyby to bo powiedział jest wolnym człowiekiem gdyby właśnie to powiedział, z uwagi na podejście ludzi Ziobry. No właśnie, ale gdyby powiedział to o świętej pamięci profesorze, prezydencie Lechu Kaczyńskim, to by go już do więzienia wsadzili, ale że powiedział to o żonie prezydenta Dudy, to może to mówić. A jakby to powiedział o Tusku, to jeszcze by klaskali. Pewnie. Może uda się zbudować pewną taką porozumienie społeczne. Ja do tego namawiam. Ja się mogę z Kaczyńskim... Ale co myślisz, że celowo Duda nie usłyszał tego, Ziobro tego nie usłyszał? A co ma zrobić Duda? Co Duda ma służby? Ale co ma zrobić facet, którego żona obrażają? No ma cokolwiek zrobić. Ma Twittera, odzywa się do byle kogo, no nie, a nie, no nie jest nie, w stanie zareagować w ten sposób. Nie, do faceta, który został, odzyskał wolność mówienia także i takiego zachowania właśnie przez Ziobro. Ale dobrze, to ja uważam, że w tej sprawie powinny reagować instytucje państwa. I szybciej powinien zareagować prokurator, policja, minister spraw wewnętrznych, ale, minister sprawiedliwości, niż prezydent. Po co ma się bić z jakimś chłystkiem prezydent Polski? I tego gościa, o którym wspominamy. Zwolnił. On pracuje teraz z marszałkiem Kuchcińskim, pana kolegą. A Kuchciński mówi, że będzie karał posłów za brak szacunku dla Sejmu i zwiększał kary. No, a prezydentowo można w ten sposób traktować. Ja namawiałbym do tego, żebyśmy w tej sprawie się na chwilę zatrzymali, jednak próbowali wypracować pewien elementarny standard, co wolno w przestrzeni publicznej, a czego nie wolno. Lepszego momentu do tego nie ma. Jeżeli to ma tak wyglądać, to powiem panu szczerze. Mówię to jako Polak, dla którego 11 listopada wiele znaczy i historia Polski, też niektórzy mówią, że dla mnie to nic nie znaczy. Oczywiście. I odbierają mi nie to prawo. Historia, nie ja nie chcę świętować. Ja nie chcę 11 listopada świętować. Będę w domu siedział z żoną i kupimy sobie dobre ciasto i pójdziemy na spacer z psami i z dziećmi. Nie będę tak świętował 11 listopada, jeżeli to ma tak wyglądać, bo to jest wstyd i hańba, takie marsze, takie świętowanie, nawet jak się zachowujemy przyzwoicie, przykładanie do tego ręki. Lege artis. Oni mieli na to papiery. Ale to ci, zgoda, którzy przychodzili 100 metrów mniej, nie mieli na to zgody. Niestety. Ale wie pan, tylko że wszystko wiemy. I wiemy, gdzie jest wina PiSu. Wiemy, że tam grali tymi chłopcami, postawili ich na piedestał i powiedzieli, proszę, nowy człowiek, wspaniały. Jest 11 listopada, stulecie. Lepiej nie świętujmy. Jak mamy tak świętować, to lepiej, powiedzmy sobie szczerze, nie świętujmy, nie organizujmy nic. W całym kraju biegów fajnych, ludzie wychodzili sobie na spacer, świętowali. No właśnie, to ja tak będę właśnie świętował. Wezmę psy, to jest broń na nich. No. Świętować. W ten sposób. Tak, spotkajmy się w Szczecinie na Głębokim, pospacerujmy, a w Warszawie, nie wiem, na Kabatach, czy gdzieś tam, gdzie tu w Warszawie się spaceruje. I spacerujmy. Czy na Wilanowie, gdzieś w parkach jakichś. I tak świętujmy, a nie chodźmy ze szturmówkami po centrum Warszawy, bo to jest wszystko po prostu, wymyka się spod kontroli. Zostawmy im to, niech zostaną z tym, niech się kiszą z tym sami. I Kuchciński naprawdę co miesiąc ciacha pensję? Tak. Ale za słowa jakieś, za gesty? Proszę pana, za nic, ostatnio za to, że wstałem. Ale nawet Kulson ma siedzieć, no to pan wstaje. No tak, no, to nie, tylko wie pan, to możemy sobie żartować, ale to ja to oczywiście gdzieś tam zniosę. Tylko tu chodzi, bo to nie tylko ja dostaję karę, żeby było jasne, to nie jeden Nitras. Mi najwięcej każe. Gdzieś tam, na mnie się to gdzieś tam skupia jakaś opinia. No, pamiętamy grudzień. Te panią pana telewizyjne poseł występy. Krzywonos, która 10 czy 11 dzieci wychowała. Pensję i obcina. Wie pan, no to jest jakiś niepoważny. Sławomir Nitras, Platforma Obywatelska. Dziękuję jak zawsze za spotkanie.